Na początku krótka informacja o bohaterce dzisiejszego spotkania. Pokazana tu fotografia profesor Wilhelminy Iwanowskiej pochodzi zapewne z końca lat 40. XX wieku, gdy na Toruńskim Uniwersytecie była już profesorem zwyczajnym. Z dat jej życia widać, że przeżyła prawie cały wiek XX. Pracowała kolejno na dwóch uniwersytetach, Stefana Batorego w Wilnie i Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruńska uczelnia uhonorowała ją tytułem doktora honoris causa w 1973 roku. Ponad 15 lat temu, 2 września 2005 roku, w setną rocznicę urodzin Wilhelminy Iwanowskiej, udałam się na lewobrzeżną część Torunia. Naprzeciw pierwszego przystanku autobusowego przy ulicy Poznańskiej, w pobliżu kościoła świętych Piotra i Pawła, zobaczyłam w głębi jakieś bardzo kolorowe, trzypiętrowe domy należące do budowanego osiedla Letnia. Podeszłam bliżej, odczytałam: ulica Wilhelminy Iwanowskiej. Pomiędzy szeregami domów zobaczyłam przygotowane piaskownice, place zabaw dla dzieci. Zagadnęłam starszą panią, która przyprowadziła tu swoją wnuczkę. Czy dawno te domy są zamieszkałe? Odpowiedź brzmiała: wprowadziliśmy się tu 2 tygodnie temu. A więc prawie dokładnie w stulecie urodzin patronki tej ulicy. Cofnijmy się teraz o 100 lat, kiedy w Wilnie, w rodzinie państwa Iwanowskich, Jana i Konstancji z Wasilewskich, urodziła się druga po Janinie córka Wilhelmina. Oboje rodzice pochodzili ze zubożałych, kresowych rodzin szlacheckich. Ojciec był mechanikiem, pracował między innymi na kolei. Mama zajmowała się szyciem, prowadziła pracownię krawiecką. Obie córki uczęszczały początkowo do szkół rosyjskich. Najpierw w Wilnie, potem w czasie wojny w głębi Rosji, wreszcie na Białorusi. I dopiero w 1918 roku rodzina wróciła do Wilna, gdzie organizowały się polskie szkoły. Wilhelmina zdała maturę w 1923 roku w Gimnazjum Sióstr Nazaretanek. Z koleżanką postanowiły studiować matematykę na wileńskiej uczelni, na Uniwersytecie Stefana Batorego, który został reaktywowany w 1919 roku. Po ponad 50 latach tak wspominała, cytuję: z okresu moich studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym USB pozostał mi w pamięci niepowtarzalny klimat tamtych czasów i tamtego środowiska. Składały się nań dwa zasadnicze elementy. Dostojeństwo uczelni Batorowej z jej kilkusetletnią tradycją, założona została w 1579 roku, i entuzjazm panujący wśród ówczesnych profesorów, młodzieży i całego miasta, któremu było dane po latach niewoli i ucisku te tradycje wskrzeszać, tworzyć nową historię uczelni. Koniec cytatu. Stopień magistra filozofii w zakresie matematyki Wilhelmina Iwanowska uzyskała w 1929 roku, pisząc pracę z matematyki u profesora Juliusza Rudnickiego. Interesowała ją też astronomia. Dodatkowo uczęszczała na wszystkie astronomiczne zajęcia. Profesor Władysław Dziewulski zaproponował jej pracę na 1/3 etatu asystenta w
Obserwatorium Astronomicznym od 1 stycznia 1927 roku. Jej kolegami na tym etacie byli późniejsi astronomowie Jerzy Jacyna i Włodzimierz Zon. Jacyna zginął 7 września 1939 roku w bitwie nad Narwią, a Zon przeżył wojnę w obozie jenieckim dla oficerów i po wojnie został profesorem astronomii na Uniwersytecie Warszawskim. Szefem wileńskiej astronomii był profesor Władysław Dziewulski, wychowanek Uniwersytetu Warszawskiego, potem docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w 1919 roku przeniósł się do Wilna z całą grupą krakowskich profesorów. Pod jego kierunkiem magister Iwanowska wykonała w 1933 roku pracę doktorską z fotometrii fotograficznej, obserwując gwiazdę zmienną Cefeidę RX Aurigae. Następnie profesor Dziewulski wystarał się dla niej o roczne stypendium na pobyt zagraniczny. Wybrano obserwatorium sztokholmskie, usytuowane poza miastem Salzbaden, którego dyrektorem był profesor Bertil Lindblad. Wilhelmina Iwanowska spędziła tam rok akademicki 1934-35 i przywiozła do Wilna dużo materiałów do dalszego opracowywania wyliczania. W 1937 roku dr Iwanowska habilitowała się w Wilnie na podstawie pracy charakterystyki nadolbrzymów późnych typów widmowych w widmach małej dyspersji. Aby opisać obserwatorium wileńskie, posłużę się tu znów wspomnieniami profesor Iwanowskiej. Cytuję. W chwili wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego w 1919 roku dawne obserwatorium położone w kompleksie budynków uniwersyteckich nie nadawało się do podjęcia nowoczesnych obserwacji. Władysław Dziewulski rozpoczął od razu starania o budowę nowego obserwatorium poza miastem. Wybrał parcele na krańcach Wilna pod Lasem Zakretowym, na wysokim brzegu Wili i tam stopniowo wznosił budynki obserwatorium, ustawiał w nich lunety, a z wielkim wysiłkiem i wytrwałością zdobywał na to różne środki materialne. Pod koniec dwudziestolecia międzywojennego to nowe obserwatorium wileńskie, acz skromne w skali światowej, było najlepiej wyposażonym i najnowocześniej ukierunkowanym obserwatorium w Polsce. Koniec cytatu. Gdy zaczęła się wojna 1939 roku, Uniwersytet Wileński pracował normalnie do 15 grudnia 1939 roku. Potem litewscy profesorowie z Kowna przejmowali całe mienie uniwersyteckie. W czasie wojny pracownicy naukowi musieli pracować niekiedy fizycznie, ale wszyscy uczestniczyli w tajnym nauczaniu na poziomie szkół średnich, niekiedy też i uniwersyteckich. Szczególnie aktywnym w dziedzinie organizacji tajnego szkolnictwa średniego i wyższego był profesor Władysław Dziewulski. W 1945 roku, po zakończeniu wojny, rozpoczął się proces przesiedlania ludności polskiej. Uniwersytet Stefana Batorego uległ podziałowi. Poszczególne wydziały przeniosły się do różnych ośrodków. I tak trzy wydziały, humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy i sztuk pięknych, skierowały się do Torunia.
matematyczny, Wydział Lekarski do Gdańska, Wydział Rolniczy do Poznania, Wydział Prawa do Wrocławia i wreszcie Wydział Teologiczny do Białegostoku. To była niezapomniana chwila w sobotę 14 lipca 1945 roku o godzinie 17, kiedy wileński transport, to znaczy towarowe wagony z 200-osobową grupą pracowników USB od profesora do woźnego wraz z rodzinami po tygodniowej włóczędze po Polsce zatrzymał się wreszcie na dworcu głównym w Toruniu. Astronom profesor Władysław Dziewulski, dawny dziekan, prorektor i rektor uniwersytetu, był kierownikiem tej grupy. W Toruniu istniał już komitet organizacyjny przyszłego uniwersytetu, który pomagał przybyszem, szczególnie ułatwiając wyszukiwanie mieszkań. Początkowym miejscem zakwaterowania była szkoła przy ulicy Mickiewicza 102. Każda rodzina dostała jedną klasę. I w takiej zagraconej klasie odbyło się 22 sierpnia 1945 roku historyczne spotkanie dawnego rektora USB, astronoma Stefana Dziewulskiego i rektora nowej uczelni, historyka Ludwika Kolankowskiego, który przybył ze Lwowa. Obaj profesorowie współpracowali potem ze sobą przy organizowaniu toruńskiej uczelni. Rektor Kolankowski zajmował się tworzeniem Wydziału Humanistycznego, często też jeździł do Warszawy, a prorektor Władysław Dziewulski tworzył Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i zabiegał o gmachy dla nowej uczelni. A w tym czasie pani docent Iwanowska penetrowała lokalne biblioteki, książnicę miejską, poszukując wydawnictw astronomicznych. Wyjechała na szereg dni do Poznania, gdzie przedwojenne obserwatorium przetrwało wojnę zupełnie niezniszczone. Przywiozła stamtąd cenne katalogi, mapy nieba dla nieistniejącej przecież jeszcze biblioteki obserwatorium w Toruniu. W październiku 1945 roku ustalano skład rad wydziału, obsadę katedr. Profesor Dziewulski zaplanował dwie katedry astronomiczne. Astrofizyki dla profesor Wilhelminy Iwanowskiej i astronomii dla siebie. Musiał jednak walczyć o zgodę rektora Ludwika Kolankowskiego, który bardzo niechętnie widział kobiety na eksponowanych stanowiskach w uczelni. Ostatecznie nominacja na profesora nadzwyczajnego astrofizyki została dla pani profesor Iwanowskiej podpisana 8 października 1945 roku. To była pierwsza katedra astrofizyki w Polsce. Pierwszy budynek, który udało się dla uczelni uzyskać, to przedwojenny dom społeczny przy ulicy Mickiewicza 2-4, obecny dom studencki numer 1. Budynkiem dydaktycznym był gmach dawnego województwa, obecne Kolegium Majus, przejęte w końcu października 1945 roku. Nieco później przejęto budynek po starostwie, obecne Kolegium Minus, a w końcu listopada budynek przy ulicy Sienkiewicza 30-32, gdzie umieszczono przyrodników i astronomowie dostali pomieszczenia na drugim piętrze. Wykłady dla studentów Wydziału Humanistycznego rozpoczęły się w końcu listopada 1945 roku, zaś dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w
początku grudnia. Nieco później zajęcia zaczęli prawnicy i słuchacze Wydziału Sztuk Pięknych. Profesor Dziewulski i profesor Iwanowska rozpoczęli wykłady z astronomii i astrofizyki dla studentów matematyki i fizyki w salach Kolegium Minus, a później w Kolegium Maius. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się dopiero po miesiącu, 5 stycznia 1946 roku, w auli na drugim piętrze Kolegium Maius. Profesor Dziewulski wygłosił wtedy wykład inauguracyjny Astronomia od czasu Kopernika do chwili obecnej. W listopadzie 1945 roku zdawałam maturę i zapisałam się na studia matematyczne na UMK. Egzaminów wstępnych nie było, wystarczało świadectwo maturalne. Uczęszczałam na zajęcia obojga profesorów. Na pierwszym roku zdałam egzaminy, a na drugim roku pani profesor Iwanowska prowadziła monograficzny wykład z fizyki Słońca dla małej grupy 2-3 osób, na który uczęszczałam. Na zakończenie tego drugiego roku profesor Iwanowska zaproponowała mi pracę zastępcy asystenta przy katedrze astrofizyki od 1 września 1947 roku. Tak zaczęła się moja przygoda z astronomią. Już od 1946 roku profesor Dziewulski i profesor Iwanowska objeżdżali okolice Torunia, szukając miejsca na budowę przyszłego obserwatorium astronomicznego. Wybór padł na majątek Piwnice, przejęty jako majątek uniwersytetu w 1947 roku. Na prośbę obojga profesorów, profesor Bertil Lindblad ze Sztokholmu, jako prezes Międzynarodowej Unii Astronomicznej, zaapelował do zasobnych placówek amerykańskich o przekazanie niepotrzebnego teleskopu toruńskiej placówce. Na ten apel przychylnie odpowiedział dyrektor obserwatorium Harvarda w Cambridge w Stanach Zjednoczonych i w czerwcu 1947 roku nadszedł do Torunia sławny astrograf Drapera. Tym instrumentem w końcu XIX wieku została wykonana bardzo podstawowa praca, wielotomowy katalog zawierający jasności i widma tysięcy gwiazd. W kwietniu 1948 roku rozpoczęto budowę pawilonu dla astrografu. Kopułę o średnicy 5 metrów podjęły się zbudować zakłady mechaniczne Jana Brody z Torunia. Zbudowana w hali fabrycznej przy ulicy Koszarowej, dzisiaj Broniewskiego, kopuła, ta 5-metrowa kopuła, została załadowana na platformę i przewieziona szosą chełmińską, potem przez Różankowo do Piwnic. Ruch na tej trasie w czasie przewożenia kopuły trzeba było wstrzymać. Pilnowała tego porządku milicja. Działo się to w lipcu, w czasie wakacji, w lipcu 1948 roku. Jesienią i zimą odbywało się ustawianie astrografu w pawilonie, a od wiosny 1949 roku trwały już próbne zdjęcia gwiazd. Trzeba było sprawdzić, czy teleskop jest poprawnie ustawiony, żeby śledzić pozorny ruch sfery niebieskiej. Pierwsze zdjęcie zakwalifikowane jako poprawne zdjęcie zostało wykonane 24 lipca 1949 roku. Dotyczyło obszaru nieba w konstelacji Orła. Zanim jeszcze zbudowano ten pierwszy budynek na terenie obserwatorium,
udało się pani profesor Iwanowskiej uzyskać stypendium na wyjazd do obserwatorium w Salzobaden. To było jesień 1947 roku. I teraz parę słów o pracy pani profesor. Gdy w czasie pobytu w Poznaniu w 1945 roku profesor Iwanowska przeglądała literaturę naukową z okresu wojny, zainteresowały ją wzmianki o różnych grupach, jakby rodzinach gwiazd. Jedni nazywali je podsystemami, inni, jak na przykład astronom amerykański z Mount Wilson Walter Bade, populacjami gwiazd. Różnice pomiędzy tymi grupami pojawiały się w ich rozmieszczeniu w galaktyce, w ruchach, w składzie chemicznym. Potrzebne były obserwacje, dalsze obserwacje. W czasie pobytu w Szwecji w 1947 roku profesor Iwanowska uzyskała widma dla około 20 gwiazd o różnych właściwościach kinematycznych dla zbadania ewentualnych różnic w ich składzie chemicznym. Z opracowanych widm wynikało, że osłabienie linii widmowych ciężkich pierwiastków występuje u gwiazd, które wolniej poruszają się w galaktyce. W rok po powrocie ze Szwecji profesor Iwanowska uzyskała następne stypendium, dłuższe, Międzynarodowej Unii Astronomicznej na wyjazd do Stanów Zjednoczonych od jesieni 1948 do maja 1949 roku. Przebywała w kilku ośrodkach naukowych. Pracowała na różnych teleskopach, uzyskując widma wielu gwiazd. Wyjazd ten stał się także okazją do poznania wielu wybitnych astronomów, z którymi później utrzymywała kontakty naukowe. Jako ciekawostkę dodam, że profesor Iwanowska w obie strony podróżowała wtedy drogą morską. Płynęła polskim statkiem Batory. Jedną z grup gwiazd, których widma profesor Iwanowska uzyskała w amerykańskich obserwatoriach, były gwiazdy zmienne typu RR Lyrae. Z ukończonej w 1952 roku pracy wynikało, że gwiazdy te nie stanowią jednorodnej grupy należącej do drugiej populacji, ale mają też domieszkę gwiazd pierwszej populacji. To wynikało z rozkładu gwiazd na wykresie zależności widmo, okres zmian jasności, na którym gwiazdy układały się w dwa różne ciągi. W konsekwencji podobną dwudzielność należało wprowadzić w innym związku, okres jasność absolutna, co dało nieoczekiwane rezultaty. Z badań profesor Janowskiej wynikało bowiem, że na wykresie zależności okres jasność absolutna błędnie umieszczono na jednej krzywej dwie grupy gwiazd zmiennych, cefeidy i gwiazdy typu RR Lyrae, które należały do różnych populacji. Twoiny tworzyły zatem odrębne, inne krzywe. Odległości galaktyk, które były szacowane z krzywych właśnie okres jasność absolutna, należało zatem zmienić. W niektórych wypadkach odległości nawet podwoić. Zmieniała się zatem skala odległości całego Wszechświata. W tym samym czasie potrzebę podwojenia skali odległości odkrył na innej drodze Walter Bade i zakomunikował to na Kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1952 roku w Rzymie. Profesor Iwanowska nie dostała paszportu na wyjazd do Rzymu,
ale napisała o swych wynikach profesorowi Otto Struwemu z Chicago, a ten wyniki Iwanowskiej przedstawił w Rzymie. W ten sposób zmiana odległości zaproponowana w 1952 roku na kongresie w Rzymie nosiła nazwiska Badego i Iwanowskiej. To takie omówienie jednej z prac pani profesor Iwanowskiej. Nasz uniwersytet liczył początkowo tylko 4 wydziały. Humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, prawno-ekonomiczny i sztuk pięknych. Przez długi okres czasu były te 4 wydziały. Wreszcie w 1951-52 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi, BINOS. Z kolei z Wydziału Matfizchem oddzieliła się po długim okresie chemia, mająca obecnie duży gmach w miasteczku uniwersyteckim na Gagarina. Potem oddzieliła się matematyka, która ma teraz duży budynek na ulicy Chopina. Zaś astronomia pozostała przy fizyce na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w budynku przy ulicy Grudziąckiej 5-7. Na prezentowanym tu rysunku Rady Wydziału, Wydziału jeszcze tego dawnego matematyczno-przyrodniczego, rysownik umieścił marzenia członków Rady i w lewym górnym narożniku można rozpoznać sylwetki profesora Dziewulskiego i profesor Iwanowskiej przy teleskopie. Prezentowane tu zdjęcie pani profesor Wilhelminy Iwanowskiej z uczniami zostało wykonane zapewne, gdy wracaliśmy z obiadu w sąsiednim domu państwa Przybylskich. Żona administratora majątku Piwnice, pani Bronisława Przybylska, prowadziła stołówkę dla pracowników naukowych. W starym dworze na dole były pokoje do pracy. Ciemnia, warsztat mechaniczny, a na piętrze mieściły się pokoje noclegowe. Może omówię teraz te osoby, które są obok pani profesor Iwanowskiej. To jest taka grupa 6 osób, 6 uczniów pani profesor. Od lewej strony stoi Regina Piątkowska-Rumińska, która skończyła studia w 52 roku, potem wyszła za mąż i przeniosła się do męża, historyka w Gdańsku. Pracowała później w szkołach gdańskich, zmarła w 2007 roku. Za nią trochę w głębi stoi pani Halina Tomasik. To studentka z Warszawy. Przyjeżdżała parokrotnie do Piwnic w czasie wakacji, aby wykonywać zdjęcia gwiazd do swojej pracy pod kierunkiem pani profesor Iwanowskiej. Dalej za panią profesor Iwanowską, nieco w głębi, stoi Andrzej Lisicki, astronom, który skończył studia w 1951 roku. Pracował potem w obserwatorium, następnie w Gdańsku, w Wyższej Szkole Morskiej i zmarł w Warszawie w 2011 roku. Dalej na przodzie stoję ja i koleżanka Halina Gładzikowska-Hutorowiczowa, która po studiach wyszła za mąż za kolegę biologa i przeniosła się do Olsztyna. Była tam profesorem meteorologii na uczelni, zmarła w 2018 roku. I wreszcie w głębi najwyższa postać na tym zdjęciu, Henryk Iwaniszewski, mój późniejszy mąż, który skończył studia w
50. latach, pracował w obserwatorium do 1962 roku, a potem pracował w Przemysłowym Instytucie Elektroniki, Instytucie Technologii Elektronowej. Zmarł 40 lat temu. Od początku w związku z pobytami w piwnicach wiązał się pewien określony styl życia. Każdy z nas musiał w ciągu tygodnia spędzić kilka dni i nocy w obserwatorium. Trzeba było odpowiednio ustawić sobie zajęcia dydaktyczne w Toruniu. Trzeba było dostosować do tego rytmu pracy życie prywatne, a więc życie rodziny. Dla nikogo z nas nie było to łatwe. To zdjęcie, które Państwo tu widzą, zostało wykonane w sierpniu, kiedy nie było jeszcze zajęć dydaktycznych, wszyscy byliśmy w piwnicach, bo wykłady i ćwiczenia odbywały się zawsze w Toruniu. Pani profesor Iwanowska prowadziła wykłady spokojnym, równym głosem, niekiedy przechadzając się wzdłuż tablicy. Potrzebne wzory miała przygotowane na małej karteczce. Pisała je na tablicy, wymawiając wyraźnie każdą literę, każdy symbol. Kiedy jeszcze student dobrze zdążył napisać komentarze tłumaczące wyprowadzane wzory, to miał gotowy materiał do uczenia się do egzaminu. Zresztą po latach, na podstawie nagrań wykładów pani profesor Iwanowskiej, powstał skrypt z astrofizyki obserwacyjnej, napisany wspólnie z panem profesorem Andrzejem Woszczykiem. Inny typ zajęć to seminarium, na które uczęszczało nas wtedy 5 studentów. Każdy zatem musiał w semestrze 2-3 razy wygłosić, przygotować referat. Korzystało się z literatury obcojęzycznej, zależnie od umiejętności studentów. Może dopiero po latach zdaliśmy sobie sprawę z tego, jaką świetną szkołą było to częste referowanie. Bo pani profesor Iwanowska zwracała baczną uwagę na sposób przedstawiania tematu. Pamiętam kilka takich wypadków, kiedy seminarium zostało w połowie przerwane. Prelegent odesłany do poprawki na następny tydzień. Jeszcze wiele lat później wspominała profesor Iwanowska, jak oceniając młodego studenta, a potem już magistra, zawsze wielką wagę przywiązywała do tego, jak dana osoba wygłaszała swe referaty na seminarium. To były dalsze, dodatkowe egzaminy dla młodych pracowników nauki. Na tym zdjęciu widać już następne dwa małe pawilony i budynek główny, bo w latach 1956-58 rozpoczęła się dalsza rozbudowa obserwatorium. To zdjęcie, które tu pokazuję, jest jednym z kilku ofiarowanych gościowi, który wtedy bawił w piwnicach, profesorowi Lindbladowi ze Sztokholmu. 10 czerwca odbierał on tu doktorat honoris causa, przyznany przez Senat UMK. Promotorem tego wydarzenia był profesor Władysław Dziewulski, który na tę okazję przywdział togę z Uniwersytetu Stefana Batorego. Jest ona obecnie w Muzeum UMK na Placu Rapackiego. 2 lata później, 29 kwietnia 1961 roku, profesor Iwanowska była promotorem wręczającym dyplom doktora honoris causa UMK swojemu nauczycielowi, profesorowi Władysławowi Dziewulskiemu. Profesor Dziewulski zmarł 6 lutego 1962 roku. Jego imię nosi krater na Księżycu.
najdłuższa ulica na osiedlu Rubinkowo 2 i wreszcie otwarte w 1994 roku planetarium w Toruniu. Na tym zdjęciu dokumentuję długoletnie zabiegi profesor Iwanowskiej o uzyskanie większego teleskopu wykonanego w całości w profesjonalnej firmie. To teleskop Schmidta Cassegrena o średnicy lustra 90 cm, który został zakupiony wspólnie przez Polską Akademię Nauk i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w firmie Carl Zeiss Wienie. Uroczyste uruchomienie teleskopu Chrzciny miały miejsce 2 października 1962 roku. Do dziś jest to największy teleskop optyczny w Polsce. Do montowania i ustawiania teleskopu i samej kopuły przyjechała w grudniu 1961 roku dwuosobowa ekipa zakładów Zeissa. Przywieziono mnóstwo skrzyń i blisko rok trwało montowanie kopuły na zbudowanym budynku oraz montowanie teleskopu. Odbiór techniczny był dopiero w końcu sierpnia 1962 roku, uroczyste uruchomienie 2 października. Warto porównać czas ustawiania kopuły Zeissa z czasem, jakiego potrzebowała 14 lat wcześniej ekipa firmy Broda z Torunia na budowę i zamontowanie kopuły dla astrografu Drippera. A przecież ta toruńska firma nie była specjalistyczną i kopułę astronomiczną budowała tylko jeden, jedyny raz. Niezależnie od wyposażenia obserwatorium w teleskopy optyczne, w piwnicach posuwały się prace w dziedzinie radioastronomii. Już w 1956 roku został wysłany na szkolenie do placówek na Krymie i w Erywaniu magister Henryk Iwaniszewski. Po jego powrocie rozpoczęto pracę nad konstrukcją kolejnych radioteleskopów RT1, RT2 oraz systemów interferometrycznych. Już w czasie trwającego w 1957 na 8 Międzynarodowego Roku Geofizycznego można było przystąpić do regularnego odbioru promieniowania słonecznego na fali 2,37 m. Wyjazdy dalszych pracowników do większych ośrodków badawczych, magistra Stanisława Gorgolewskiego do Anglii, magistra Jana Hanasza do Australii, magistra Zygmunta Turło do Stanów Zjednoczonych, umożliwiały zapoznanie się z nowymi technikami obserwacyjnymi. Profesor Iwanowska włączyła się czynnie w propagowanie tych nowych technik, choć wkrótce już sama przeszła na emeryturę. Pamiętam, że to zdjęcie przed pawilonem teleskopu Schmidta Cassegrena było wykonywane przed rokiem kopernikowskim w 1973 i zostało umieszczone w wydawanej przez nas popularnej publikacji o dziejach obserwatorium w Toruniu. Profesor Iwanowska od szeregu lat była zaangażowana w przygotowywania do obchodów 500-letniej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Przede wszystkim było to studiowanie dzieła Kopernika przez kilkuosobowy zespół pracowników obserwatorium. Każdy z nas po kolei referował kolejne księgi obrotów. Kilka osób napisało popularno-naukowe książeczki w serii historyczno-astronomicznej wydawanej przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Jeździliśmy z popularnymi prelekcjami do szkół, domów kultury i innych instytucji w całym regionie.
pani profesor Iwanowska wspominała w swoim biogramie, że wygłosiła około 30 referatów w kraju i za granicą, głównie w Kanadzie, gdzie przejechała cały kraj, od Halifaxu nad Atlantykiem do Wiktorii nad Pacyfikiem. Mówiła po angielsku i po polsku do Polonii kanadyjskiej. Zbierano datki wśród Polonii, które umożliwiły zakup wykonanego w Kanadzie spektrografu, umieszczonego w 1974 roku na toruńskim teleskopie Schmidta Cassegrena. W roku kopernikowskim nastąpiła dalsza budowa osobnych gmachów dla katedry radioastronomii, przy których później stanęły duże radioteleskopy. To zdjęcie z zespołem młodych pracowników katedry radioastronomii zostało wykonane gdzieś około 1996 roku z okazji pobytu profesora Aleksandra Wolszczana, który przecież na co dzień pracował w Stanach Zjednoczonych. Pani profesor Iwanowska miała swój gabinet w budynku radioastronomii, przyjeżdżała zwykle na seminaria odbywające się w katedrze. Pani profesor Wilhelmina Iwanowska doczekała się wielu honorów i zaszczytów. Posiadała wiele odznaczeń państwowych, najważniejszy to krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Order papieski pro ecclesia et pontifice. Była doktorem honoris causa trzech uniwersytetów. Winnipeg w Kanadzie, Leicester w Wielkiej Brytanii oraz UMK. Była członkiem honorowym wielu towarzystw naukowych w Polsce i za granicą. A wreszcie 25 września 1997 roku została honorowym obywatelem miasta Torunia. Prezentuję tutaj jedno z ostatnich moich zdjęć ze spotkania z profesor Iwanowską niecałe 3 lata przed jej odejściem. Na spotkaniu w planetarium uchwycona jest w charakterystycznej dla siebie pozie, jakby coś tłumaczyła, wyjaśniała obu panom słuchających z uwagą. Tomasz Ginko, ten w kurtce, jest lekarzem, synem najmłodszej córki profesora Dziewulskiego. Jerzy Rafalski z globusem marsjańskim jest astronomem po studiach na UMK. Od początku pracuje w planetarium. Rok po tym spotkaniu ukazała się w Toruniu książeczka, wywiad z profesor Iwanowską, który przeprowadziła Anna Plaskacz. Zadawała ona różne pytania, między innymi takie: czy pani profesor nie żałuje, że nie założyła rodziny? Odpowiedź brzmiała, cytuję: absolutnie nie. Miałam dwie konkretne propozycje, ale do małżeństwa nie doszło. Nie żałuję. Zmarnowałabym całe swoje możliwości i powołanie. Nie każda praca naukowa wymaga takich wyrzeczeń. Ale astronomia jest zaborcza. Myśl, że musiałabym oddać uroki obcowania z wygwieżdżonym niebem i zająć się domem, dziećmi, to dla mnie był koniec świata. Zmarła 16 maja 1999 roku, a w setną rocznicę urodzin Wilhelminy Iwanowskiej dwaj litewscy astronomowie z Wilna odkryli nową planetoidę o 5-letnim okresie. Nadali jej nazwisko pani profesor. Istnieje zatem mała planetka o numerze 198820 Iwanowska. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję również za zaproszenie mnie do tej serii wykładów prowadzonej przez Urząd Marszałkowski.
chciałabym podziękować pani Zofii Hubenthal, prezesowi toruńskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Astronomii, za udostępnienie mi obszernego wywiadu z panią profesor Iwanowskiej, przeprowadzonego w 1981 roku. Korzystałam również ze zdjęć z książeczki pani Anny Plaskacz. Dziękuję również mojemu najstarszemu wnukowi Maćkowi Iwaniszewskiemu za wykonanie ilustracji do tego wykładu. Dziękuję.